Powiatowy konkurs plastyczny odbywa się w naszej placówce co roku od wielu, wielu lat i to się odbywa na różnych poziomach wiekowych, zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak też szkolnym i podlegało ocenie 123 prace podlegały z 18 placówek z terenu powiatu żyrardowskiego. Wielkie brawa! Mieszkańcy ZOO. Myślę, że te prace bardzo dobrze odzwierciedlają, ponieważ marzeniem każdego dziecka jest pojawić się w ZOO przynajmniej raz lub dwa razy w roku, odwiedzić. Mamy dużo wspaniałych tego typu placówek, więc nawet nie trzeba było specjalnej wyobraźni. Dzieci dobrze odzwierciedliły to, na pewno, co zapamiętały, będąc w ZOO. 130 prac to naprawdę ogrom. Dziękuję bardzo, że wzięliście tak licznie udział w tym konkursie. Chciałbym Wam pogratulować. Patrząc na tę pracę, spadł mi pewien kamień z serca, ale cieszę się jeszcze z jednego powodu, że nie byłem w jury, bo nie podjąłbym żadnej decyzji. Tyle wspaniałych prac. Temat zwierząt plastyczny to bardzo wdzięczny temat dla dzieci. Zawsze chyba jeden z najbardziej chyba ulubionych tematów, więc te prace są naprawdę wspaniałe. Jest tyle kolorów, także no tylko się cieszyć i no gratuluję wszystkim uczestnikom tego konkursu, a nagrodzonym szczególnie. Dobrze, przystępujemy teraz do wręczenia nagród i dyplomów. W takim razie dyplom i nagroda dla Amelii Kijowskiej w powiatowym konkursie plastycznym mieszkańcy ZOO. Zapraszam. Nagroda dla Kajetana Nowocienia w powiatowym konkursie plastycznym mieszkańcy ZOO. Zapraszam Kajetana. Gabriel Królewicz. I poprosimy do nas Antoninę Zalewską. Pięciolatki i pierwszy jest Miłosz Nadulski. Nagroda dla Gabrieli Rosner. I nagroda dla Marylki Witeckiej. I nagroda dla Antoniego Mitrowskiego. I zapraszamy do nas Julię Jakubczyk. I nagrodę otrzymuje Franciszek Lewandowski. Chyba tak.